I witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio pomogliśmy Ceres, córce Krahan Krayta. Jednak to nie jedyna latorośl, która potrzebuje naszej pomocy, więc tym razem spotkamy się z jego synem. Bądź z tym, co po nim pozostało, bo podobno słuch o nim zaginął. Więc zobaczmy, jak sprawy się mają. No i mimo, że koledzy zachęcają tu tak bardzo do bitki, my mamy porozmawiać z karczmarzem na temat tego... No właśnie, co słyszał? Tak, wrzuciła jego pępowinę do wody, a ta ułożyła się w kształcie węża. Wie się, co to oznacza? Że trzeba wypić? Będziesz szybki jak żmija? Albo, że z każdej pułapki się myśli, nie? Nie, co innego. Ale te przepowiednie podobają mi się bardziej. Wasze zdrowie, wróżbici! No to tyle się dowiedzieliśmy. No dobra, ale ktoś to powinien mieć informację dla nas jakąś istotną. To ty... Ała? Nie ty. Witaj, jestem Geralt. Wiedźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Dam sobie radę. Na razie chciałem porozmawiać. O... O misji. Ale chociaż pochwalmy najpierw, tak zaprzyjaźnijmy się. Podoba mi się to miejsce. No chyba. Gdy przybyłem z Undvik, stała tu ruina. Mewy srały do kufli przez dziury w strzesze. Kupiłem tę budę, zakasałem rękawy i zrobiłem z niej porządny lokal. Skąd nazwa Nowy Port? Na Undvik prowadziłem Stary Port. Kilku stałych klientów przychodzi tutaj wieczorami, żeby powspominać dawne czasy. Ładnie to, ładnie. Ale do rzeczy. Słyszałem, że Hjalmar zbierał tu ludzi na wyprawę. Tak, i to z jaką ikrą? Wpadł, wlazł na stół, zwalił miski, porozpieprzał wszystko dookoła i jak nie krzyknie, płynę po chwałę! Kto jest ze mną? Kto chce urżnąć gigantowi łeb? Podobno zebrał w ten sposób cały drakar ludzi. Ba, na rękach go z karczmy wynieśli i w krzyk jeden przez drugiego odbijemy kuźnię, wyprujemy z giganta flaki. Trzeba było to widzieć, Wiedźminie. Serce rosło. Coś z tego wyszło? O co chodzi z kuźnią? No właśnie, bo coś już jakbyśmy wcześniej gdzieś słyszeli. Dlaczego chcieli odbijać kuźnię? A nie słyszałeś, że nie ma lepszych zbroi niż pancerze z Undvik? A i miecznicy sroce spod ogona nie wypadli. Bo nasze miecze robiliśmy, jak krasnoludy te swoje sichille. Miękki, wielowarstwowy rdzeń na zewnątrz okucie z twardej stali. Skąd to wiesz? To sekret klanu Tordaroch. Mam znajomych krasnoludów. No może i masz, ale takie rudy jak w kopalniach na Undvik to nawet i... No, nikt nie ma. Tyle. Okej, ciekawe towarzystwo. To skąd ta popularność? Piosenki śpiewa? Hjalmar jest tu popularny, bo to syn Kracha. Łebski chłopak i niezłą kompanię zebrał. Dobitki i wypitki. Ile ja się po ich burdach nasprzątałem połamanych ław i stołów. No i ci Sundvik, których zwerbował, też nie byle chłystki. To właśnie jeden z klanu Tordaroch podsunął Hjalmarowi cały pomysł z wyprawą. Ten szkutnik, jak mu tam? Vigi. No właśnie, to ten, co umyślił sobie, że zasłuży na przydomek Nieulękły. Na razie nazywają go Pomyleniec. No dobra, a coś o tych planach? Hjalmar musiał mieć jakieś plany. Opowiedz mi o nich. Zaraz tam plany. Nawet dobrze nie wiedzieli, gdzie szukać giganta. No, o ile pamiętam, Vigi koniecznie chciał iść w góry przez zamarznięte jezioro. Mówi się, że stamtąd przyszedł gigant. Obudziło go narastające wokół wieży zimno. Zima była sroga, a temu ludożercy w to graj. A będzie jeszcze gorzej. Nawet bogowie. No. Co, ty też nie wierzysz, że Ragnarok nadchodzi? Jeszcze się przekonasz. Wszyscy się przekonacie! Bywaj. Do usług. Jakbyś chciał się jeszcze o Undvik i gigancie wywiedzieć, to pytaj Axela, albo tam Rantę siedzi. No dobra, brzmi sensownie ta propozycja. Axel, gdzie jesteś? Rozmawiaj, to ty. Czego chcesz? Szukam ludzi z Undvik. Nie żyją.
Słyszałem, że wielu ocalało. Uparty jakiś. Co chcesz wiedzieć? Byłeś tam, kiedy zaatakował gigant. No byłem. Miałem ochraniać Jarla, ale zawiodłem go. Nie wierzyłem w to, co kapłanki mówiły, że kara na nas spadnie. Że niby żelazo ziemi wybieramy, przekuwamy na pancerze, a potem ludzie w nich śmierć niosą. Że Freja nas ukaże. Może i prawdę mówiły? A może nie ma co w to wierzyć? Opowiedz mi o śmierci Jarla Undvik. Jarl Harald Psiagęba. Cała jego drużyna padła tamtej nocy. Wilmar, Wilfred, Wilhelm. Jak tam dobiegłem, już było po wszystkim. Wilmara zobaczyłem, jak nim gigant rzucił o skałę. Tuż obok mnie upadł, wszystkie kości połamane. Trzęsło nim jak łososiem na piasku. Harald już wtedy nie żył? Gdzie tam? Walczył jak niedźwiedź. Ciął, uchylał się, wrzeszczał, znowu ciął. Ale to go nie uratowało. Czyli musimy zabrać kuszę. Jak udało ci się przeżyć? Najpierw usłyszałem, jak gigant coś warczy do tych swoich latających syren. Rozkazywał im, wyobrażasz sobie? Człowiek w nerwach widzi różne rzeczy. Wiem, com widział. Rzuciłem się na pomoc Jarlowi, ale i mnie jedna porwała w szponę. Chciała mnie chyba zabrać do gniazda. Wyrwałem się jej, ale jak grzmotnąłem o ziemię z wysoka, to nie mogłem potem wstać. Ostatnie, co widziałem, to jak chmara syren opada Jarla. Krzyczał jeszcze. Pewnie próbował walczyć, ale potem nagle zamilkł. Ci, co prowadzili kobiety i dzieci do łodzi, zabrali mnie nieprzytomnego ze sobą i wywieźli na Ardskellig. Będzie czego szukać na miejscu. Czas na mnie. Bywaj. Bywaj, ale ktoś jeszcze miał się z nami podzielić historiami. Czyżbyś to był ty? Szukam ludzi z Undvik. Jawor jest z wyspy, a ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Mnie się pytaj, mnie albo Axela Antordaroch tam siedzi. Co ktoś z Ardskellig może wiedzieć o Undvik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ancreid, co? Co sobie pogadali? No dobra, a dlaczego wy nie płynęliście? Towarzysze. Jawor jest miejscowy, a ty znasz tę wodę. Dlaczego nie popłynęliście z Hjalmarem? Bo na taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć głowę, żeby zarobić guza. Ja kiedyś... Ty to byś tylko siedział na życi i kręcił nosem, zerikańska księżniczko. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać. Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poszarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi wziął, nawet i z krachową córką. A co jest nie tak z córką? I z syrenami? Te syreny, o których mówiłeś. Dużo ich jest na Undvik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie to? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że... Jak niby odganiać syreny? Od razu poznać, żeś nie wyspiasz. Rogiem Hornwala wystarczy zadąć, a spieprzają, aż fale idą. Macie taki na sprzedaż? Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przygód zachciało. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nahalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie i jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy. Jak chcesz. Uważaj też na prądy. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar.
No dobra, to wiemy wszystko, chociaż liczyłem na szybką podróż. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów! Też dobrych wiatrów, po piwie i grochówie, czy jak to tam. No dobrze, spójrzmy w takim razie, jak to wygląda mapa. Czy serio nie przedostaniemy się? Serio nie przedostaniemy się w żaden sposób szybciej. Możemy co najwyżej skoczyć na latarnię, a z latarni na tę łódź. I to na niej się może spotkajmy. No dobra, ale myślę, że ciekawiej się zrobi, jak już będziemy nieco bliżej lądu. Jakoś nie widzę nigdzie tutaj specjalnie problemów, jeżeli chodzi o pływanie. Tam nawet jakiś budynek stoi. No to mamy czego szukać. Cała naprzód. Zaraz, co więcej, suchą stópką, suchym kopytkiem będzie mogła tutaj łódka stanąć. Czego też zrobią użytek? Może, wiesz co, hamuj? Normalnie to bym wpłynął. Tak, żeby nam łódź rozwaliło, ale nie mam pojęcia, czy będziemy w stanie stąd wrócić, jeżeli się pozbędziemy jednej opcji na pływanie. Może tak, żeby sprawniej szło. Niezwykle zainteresowały mnie te budynki. Ach, płotka. Gdzieś te płynęło, jak się nie widzieliśmy. Zainteresowały mnie te budynki, ponieważ wydają się być w całkiem niezłym stanie. Co więcej, o, jest łódka. Może jest szansa na... Tak, mamy znacznik szybkiej podróży. No to jesteśmy uratowani. Co by się nie działo, to zawsze stąd będzie można przenieść się do centrum. A teraz zobaczmy, jakie problemy tu się kryją. Chociaż słyszeliśmy wiele o syrenach, więc na wszelki wypadek przygotujmy kuszę. Chyba tłumaczyć nie muszę. Po co? Ostatnio nauczyliśmy się całkiem sprawnie z niej korzystać. No, płotka, egzamin. Egzamin bez stresu. I cyk. Jak na placu manewrowym. Czekaj. A, może tam jeszcze wrócimy do tego trupa. Wydaje się, że musimy trochę tu przyzwyczaić się do tej surowej części Skellige. Może najsurowszej, bo tu jakby nie patrzeć, każda jest surowa. To co? Owieczkę wypełnioną siarką warto by było zdobyć. Albo jakoś inaczej spotkać się z kolegą? No cześć. Nie no, gdzie... Geralt, spokojnie. Broń stalowa? Absolutnie nie. To wygląda jak miecz srebrny. Musiałby być tu grany, ale... No, ej, to nie ta moc. Ambitnie podszedł do problemu. Na pięści. No może coś w tym jest. O! Do długiej chaty z trzech okien. Czekają mnie tam syn, córy dwie i żona piękna, niczym we śnie. Tracę już siły, dech przywódczy. Ręce sztywnieją, oddech się rwie. Więc wracać mi pora w rodzinne strony. Do długiej chaty z trzechą kładzione. Ty. Z trzechą kładzione. Mów, jak się tam do ciebie dostać. O, czyżby tędy? Wracać mi pora w rodzinne strony.
do długiej chaty z strzechą kładzionej. Czekają mnie tam, syn córy dwie. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem... Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Czyżby ktoś z tej ekipy na W, co wymieniali? Ale pogadajmy. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Ma to sens. Czyli co, Jarl? Ty jesteś Harald Psiagęba Jarl Undvik? Słyszałem, że zginąłeś. A wyglądamy ci na umrzyków, ja i moja drużyna? No... No właśnie. To mówisz, że wszyscy myślą, że nie żyję. Może tak jest lepiej. Może niekoniecznie, ale no właśnie, czemu żyjesz w takim razie? Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Z dzikim godem też by mógł powalczyć? Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa mać, miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru, albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Skoro tak, nie ciebie szukamy. Szukam Hjalmara Ancreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ancreid. Rozpoznali cię? Nie. I dobrze. Ktoś przeżył? Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ancreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Wilhelm? Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. No dobra, myślę, że jeszcze się spotkamy. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Czyli czegoś jednak nie mamy. Znajdź obozowisko, używając wiedźmińskich zmysłów, zbadaj ruiny, by znaleźć ślady. O! W ten sposób możemy to rozwiązać. Wydaje się, że te ruiny będą zdecydowanie lepszym kierunkiem. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na giganta, bo jednak... No, wydaje się to być konkretna bestia w walce. Chociaż... Zobaczymy, co wyjdzie z tego spotkania. O, moment. Raz tak, to tu będzie obozowisko. Obóz Hjalmara. Zostali zaatakowani.
Złamany kręgosłup, jakby spadł z dużej wysokości. Tyle ran. Musiał długo walczyć. Pochyl marza ani śladu. Zostali zaskoczeni, ale odparli atak. Trzeba zbadać ślady wokół obozowiska. Dwie osoby. Nie trzymało się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Kilkoro ludzi odciągali łódź w południowym kierunku. Tyle opcji. Pytanie, która lepsza? Tym bardziej, że jakby coś czekało na nas w krzakach. Ale okej, łódź jest całkiem przekonującym śladem. Tylko czemu oni na górę z tą łódką wchodzili? Czyżby to to? Czy mi nie jesteś w stanie to zbadać? Niechętnie jakby. Nie możesz, co nie możesz, więc idziemy zobaczyć tę stronę. To jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą. Najważniejsze, że mamy nowy znacznik. Ślady bitwy. I tropy, które znów się rozchodzą w dwie różne strony. Coś więcej na ten temat? Oprócz tego, że mamy krew. Może niekoniecznie na swoich rękach, ale... Jako całkiem ciekawa poszlaka. Możemy przesunąć w ogóle ten nasz punkt poszukiwań, bo tak... Mam wrażenie, że minimapa podpowiada nie idź tędy, a jednocześnie coś kusi, podążaj za stópkami. I teraz, żeby się nie okazało, że... trochę uprzedziliśmy fakty. W ogóle to nie powinniśmy teraz kombinować. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. O, proszę. Mamy jakiś ślad? Nie ma żadnego śladu tutaj. Więc skoro chcesz nurkować... Płyniemy. Najgorzej tylko, że... nie mamy żadnego nawet wskaźnika, żeby stwierdzić, po co tutaj wskoczyliśmy. No chyba, że ogólnie dla nagrody. Albo pobić się. Zachciało się biegać i skakać ze starych urwisk. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Tak jakbyśmy gdzieś doszli, ale... czy to miejsce w jakikolwiek sposób nam teraz potrzebne? Jeszcze jakby jakieś fajne nagrody z tego szło wyciągnąć. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Dobra, Geralt, gotowy do skoku? A nie. Nie będzie tak źle. Plus taki, że... wyszliśmy? Nie, prawie. Paski skór bierz. Mamy jeszcze te zbierać. Gwoździe i inne tego typu rzeczy. Gorzej tylko, jakby się okazało, że mamy tu do czynienia... te ptaszki, harpie? Czy mamy tu do czynienia z gigantem? Oj! Zjawiliśmy się trochę za szybko. W sumie to można by było... Oj, nie to. Ale to też jest niezłe. Ale sprzątanie świata z harpi zrobiliśmy. Któraś chce jeszcze upaść? No i to było piękne, Geralt. Tylko tak. Doszliśmy do jakiegoś drzewa życia, które niewiele nam mówi. Być może zabrnęliśmy za daleko, a może to wszystko tylko po to, aby krasnoludzki spirytus podnieść. Więc co skrywa ta jaskinia i dokąd nas doprowadzi? Czy musimy powrócić do miejsca, które porzuciliśmy w tej jaskini? Ale zobaczymy to już wkrótce, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile i zapraszam już wkrótce na więcej. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!